Hej, 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 Liska. W pierwszym odcinku zagrajmy Fallout 1.5 Resolution. Tak, nareszcie. I to po polsku. Jak mówiłem, zaprzestaję właśnie w tej chwili nagrywania czegokolwiek innego i jedziemy z Koksem, z Falloutem. Wiecie, co niektórzy z was mogą pewnie wiedzieć, ale jestem wielkim fanem Falloutów. I w końcu udało mi się to odpalić tak, abym mógł to nagrywać, bo naprawdę... Już miałem szaleć z okienkami, nie wiadomo czym, jeszcze pobrałem jeden programik w wersji portable, aby móc, wiecie, od razu skonfigurować rozmiar okienka do, powiedzmy, HD i dopiero wtedy nagrywać. Ale udało mi się, przy tam ujrzymy trochę jeszcze w plikach, odpalić to, aby jednak było w pełnym ekranie i... Wszystko działało tak, jak powinno. Zresztą nawet nie zaczynałem nowej gry, ani nic kompletnie, tylko jeszcze za tym trzy opcje. Trudność gry maksymalna, trudność walki maksymalna, brutalność ocalam krwi, obraz celu włączony, obraz walki włączony, kombinacja, bo komba bojowe, długie, okej, okay. Obelgi bojowe włączone, filtr językowy wyłączony, dobrze. Bieg zawsze, tak jak być powinien, dobrze. Napisy filmowe włączone. Obrys przedmiotów włączony, dobrze. Szybkość walki, czułość myszy jest dobra, no to okej. Okay. Nowa gra. Co to się stanie? O, mamy kilka pewnie predefiniowanych postaci. Jaką? Kyle? Kyle właśnie, jako facet, bo Kyle może być jako kobieta. Alicja? Winston? Tak, trzy. Kyle. Genetyczna postura. Co będzie jakaś siła, walka wręcz, coś w tym stylu. Niestety jest tak samo inteligentny jak ten Bramin. Okej, następny. Ja się nie obraźmy, żeby tak nowe Fallouty wyglądały. Serio. Grałbym. Ludzie, jak ja bym go grał. I Winston. No oczywiście stworzymy własną postać, ja tu się nigdy nie bawię inaczej. Zobaczymy, czy coś jest innego, nowego? Coś może? Zobaczmy. Jak by się tu nazywać? No raczej nie inaczej, nie? Po prostu... A, N. Ciężko się pisze, jak się ma mikrofon przed sobą, jeszcze w butelce wsadzony. Wiek. A ustawmy sobie... Na tyle. Facet albo kobieta. Facet. Ciężko, żeby było nazwać kobietę. Tak trochę dziwnie. Dobra. Może taki użyję swojego... Z dwójki, czyli siła na 6, percepcja na 8. O, tu nie zmienili? Wytrzymałość. Ciekawe. Wytrzymałość była na 4, charyzma... Ustawmy na razie na 0. Szczęście na 1. 0, 1 może. Zręczność bardzo wysoka, też na 8. Inteligencja także, może nawet na 9. I ładujemy sobie charyzmę na 4. Tak, to będzie dobry pomysł. Wiadomo, siła nie jest bardzo potrzebna. Jeżeli, o ile będą pancerze wspomagane później działały tak samo jak działają w dwójce, czyli dadzą mi tak ze 4 punkty siły, więc w sumie naprawdę nawet bym wytrzymał z 5, bo powiedzmy, jeżeli byłby jakiś modyfikator, nie wiem, jakieś operacja czasem tylko zwiększająca naszą siłę, no to dalibyśmy sobie radę tak, spokojnie, mając nadal maksymalną ilość tego, siły. Percepcja, wiadomo, chcemy w coś trafiać, nie? No bez tego to jest trochę tak średnio. Nawet może bym się pokusił na 9, ale dobra. Wytrzymałość na 4, no nie będzie łatwo, 29 HP tylko. Charyzma
Nie, jak z tym będzie wszystkim. Inteligencja bardzo ważna. Więcej punktów do rozdawania na umiejętności i tak dalej, i tak dalej. Szczęście, no nigdy tego jakoś nie brałem. Nic do tego mnie jakoś nie zachęcało. Nawet, ba, jedynka była lepsza niż powiedzmy 3. Ponieważ... teraz wspominałem o tym w dwójce, że będąc w Republice Nowej Kalifornii, idąc do jednego centrologa, można było sobie, mając trochę szczęścia naszego, nie w grze, oczywiście musiało być na jeden, i mogło się zdarzyć, że przy tej tam resecie jakimś czy coś takiego, zdobywaliśmy, szczęście nam się zmieniało na 3. Więc no, jednak było dobrze, nie? Punkty akcji na 9. Nie, niech jest tak. Szybki metabolizm. Może nie. To mi dałoby mi, tak myślę. Drobna postura. Udźwig. Jednoręczność, nie. Finezja. Na krytyka mam szansę większą. Kamikadze, ciężka ręka, szybki cyngiel. Ale nie będę mógł celować sobie, nie? Niby z jednej strony fajnie więcej razy strzelić, a z drugiej strony nie będę mógł celować. Ciężki wybór, naprawdę. No i że mutację weźmiemy później. Krwawa jatka. O, to. Fatum? No może niekoniecznie. Dobrotliwość. Kujon i zdolnie Acha. Dobra. Co tu wziąć? Dobrotliwość? Nie. Mięśniak. Finezja. Weźmiemy finezję. Trochę szansy na krytyka większa. To jest dobrze, też zawsze jakiś plus. Wiadomo, to daje, byśmy mieli 20% szansy na krytyka. Fajnie, to też nawet upartego. No ale dobra. W czym się chcemy specjalizować? Na pewno... broń palna, na początek wiadomo, i później też jest dość często wykorzystywana. Ciekawe jak tutaj będzie. Czy nie trzeba będzie dużo walczyć, dużo wręcz. Niemniej jednak dobrze. Broń biała to nie. Na pewno retorykę poniesiemy. Tak by móc łatwo kogoś przekonać do czegoś. I teraz jest najtrudniejszy wybór. Otwieranie zamków, skradanie się, leczenie. Nauki ścisłe może. Chyba tak. Przynajmniej to wiecie, tak się w dwójce to dobrze miało, bo to do zdobycia... Jezu drogi. Musiało mi tam wyjść z głowy. Co występuje w Terminatorze Skynet, o właśnie Skynet, żeby uzyskać, nie? Z tej bazy wojskowej. No dobrze, zobaczmy co tu nas czeka. Pięknie to wygląda. Serio, teraz mnie ten? Grałbym. Nawet po samych tych głupich teksturach. Mały ten szczurek. Aby wszystko działało dobrze. Mam taką nadzieję. Tak, to mam płynnie. O, mamy opis jakiś. Oczywiście wysłanie jak go przeczytacie, ja sam go sobie czytam. No chyba, że ktoś by wolał, abym czytał, no to będę czytał najwyżej. Czyli pyszności. Co to mamy? Mamy nożyk. Aha, ten sam opis raczej. I tu mamy talizman. Członkowie odrodzenia. Czy mogę to założyć? Nie mogę. Szkoda, że nie ma jeszcze tego, powiedzmy, tenże na hełm. Chociaż... Dobra, weźmy to, bo to jest lepsze niż nic. 1,7 a 1,3, no to jest jednak trochę różnicy. 24 pociski.
No to jakie zadaje nam obrażenia? Ej, Marian, tu chodź. 5 i 12, no... No lepsze to niż nic, prawda? 3 steampaki, no dobra. Czy strzałki nadal tu działają? No działają, ale dobra, już lepiej będzie tak walczyć. Ale tego szczura przeminąłem. Ale wstyd. Nie trafiłem. O, idziemy na Amenda. Gin, szczurze! Gin. Rozpaćkany. A, nie dało się. Ty. Mukosie. Bo jak ja cię dziebnę, to cię rodzona szczurza matka nie pozna. Gin. Gin. Jeszcze żyjesz? O ty szczurze ty. Leżeć. Bam, 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 bam. Jep. Jep. Tak, nie dasz mi rady. Nie dasz mi rady. A cię zabiję. W końcu. O, ja szczury mi zagryzą. Bo to byłby wstyd. Wstyd i hańba. Dla wyjadacza falautów takiego jak ja. No, przynajmniej starych falloutów. Jeszcze coś mi się musiało wbić serio w palec w takim momencie? Oła, dobra. Halo Mariany! Co jest? A nie... Dobra, działa już. Ciekawe. F1? Jep, tylko że po angielsku. Po polsku nie jest, no nic. Dobra. Gin, szczurze! Gin! Nie chcę ginąć! Szczur mnie zabije! Szczur mnie bije! No to jest szczur mnie zagryź! Zu! Aha, no tak, nie zrobiłem zapisu. Dobra, mądry ja. Nowa gra. Fajnie. Stwórz postać. 6. 8. 4. 4. 8. 8. Finezja. Krowa jatka. Palna, nauki ścisłe oraz retoryka. I o... Oj? Nie, macie rację. No a bez tego już. Wiek. Okej. Okay. Nie wierzę, spieprzyłem. Wstyd! Panie! Wstyd i hańba. Mi. Wyposażmy się w ten nożyk nieszczęsny i weźmy chyba ten pistolet już, kij tam. No i już zatuszemy je. O ty szczurze przybrzydły. Ci ssali ten nóż prosto w oko. No, widzisz? Jak to poczułeś? Jeszcze nie trafiłem. Wstyd. Pchnięcie! Działaj go! Tak jest. Kici kici, szczurku. Zemszczę się. Zemsta będzie moja. Tak jest, pięknie rozpaćkany. Aż muszę znaleźć opisy. Opis. Typowy duży szczur. Typowy. Które mnie to zaciągnęły? Cholernie wielkie szczury mamy w tym roku. Ta zginie. Przebrzmiał bo była bestio. No może nie o tym. O! Przecięty na pół. Szczurek. Kici kici. Jep. I nawet teraz jeszcze żyjemy. No to może być problem teraz. Że trafić się możemy. Serio?
Taka sobie nie zdara? Dziadnąłem się w palec od nogi, czy co? Nie mogę pich. Mój standardowy tryb zapisywania. Aha, ja cisnąłem Q. Zamiast A, fajnie. Gii, poczwaro. Piękny strzał. Milordzie. Ale tych szczurów. Idźmy w cholerę. Więcej was matka nie miała. Przebrzydłe szczury. Dziadnąć was nie mogę. Gin! Nie chcę ginąć, widzicie? I to jest problem. To jest problem, że ten szczur nie chce zginąć. A powinien. O, właśnie w taki sposób nawet. Poczekajmy. Tak jest. Ładnie podszedł. Nie miał już punktów akcji, aby mnie dziawnąć. Jakbym stał bliżej, jeden heks pewnie by jeszcze mógł to uczynić. Ale jednak wolałbym, żeby nie. Dobra, odwróć się. Odwróć się i mnie zobacz. Halo, patrz jaki jestem tu. Biegam. Kiciuś. Kitam. Jam. Jam. I więcej mam punktów. Ale mnie dziebnęła za 5 punktów. Przy mojej ilości życia to... Po czwartym uderzeniu już będę trupem. Giń! Giń mówię! Co za przebrzydłe. Giń! Bom 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 bom. Nara. Tylko pytanie, czy ja mam Pip-Boya. Trzeba to sprawdzić. E? A. P. Pip-Boy. Nie mogę tu odpoczywać. Za co? Dobra, mam slipaki, użyjmy jednego. Kitam. Trzeba. Jak pech, to pech. Ale tak lubię oszczędzać slipaki. O, szurek. Ciepnęłaś mnie! Ty franco jedna! Giń! Giń mówię. Giń mówię. Prawo ja. Włódkę się chyba przyciąłem. Giń! Ty rozpaćkane samobójco. O nie. No... Poczak go! Wow. Nie no, to mi weszło. Zdecydowanie. Aha, muszę przeładować, no faktycznie, bo to jest jedna strzała jest przecież, to jest dość oczywiste. Przynajmniej powinno być. Kto kreatur szczur? Opis jakiś? Aha, tylko że jest martwy. Na pochybel szczurzym synom. Dziabnięcie w dupę. Nie dziabaj. Bać dziabne. Tak jest. Ty nie idziesz tu? Nie chcę. Przypadek? No nie sądzę. A wiedziałem, ty mała przeżarta przez nóż gnido. Giń! Będzie tu się jeszcze ten tłuc? Durny szczur? Bo kota na ciebie puszczę. Giń! No. Rad skorpion. Przy którym nie ma ogonka. Kici, kici, szczurku. Dziam, dziam. Dziam, dziam. Trafiłem raz. Dziam, dziam. Dziam, dziam. Szczurek się rozpaćkał. Miam, miam, miam. O, mi został jeden ten. Mam 10 HP dodatkowych. Dobra, z pistolety pokorzystamy, bo to wiecie, jest głupi pomysł. Tamenda musiała mnie zobaczyć. 72% tylko, tak? Dobra. Jep. Całkiem zacnie mu walnąłem. To się wycofam. 60, a temu... No to jednak tutaj lepiej. Jej! Przodujmy. I poczekajmy. Ej! Roman!
Czemu uciekasz? Przede mną. No już myślałem, że mnie trafi. Gin. No to już musimy, tam ze szczurami sobie poradzimy, ale... No z rad skorpionem to... Jednak wiecie, wolałbym się nie bić tak... Kontaktowo aż... Nie przeładowałem, ale zmieni dietę. Ma! Serio? Znowu nie przeładowałem. Brawo kurna ja. Ty durny kocie, zjeżdżaj stąd! No nie wierzę. Sorry, Liska, na chwilę. Okej. Kot wywalony został. I nie ma opcji, żeby wrócił tutaj. Czy będzie miał? Ma, to bardzo dobrze. Ten też powinien mieć. Właśnie. Właśnie. Tu jest jeden, tu są dwa. Nawet przeładować trzeba. 60. Dobra. Gdzie bąk? No ja zauważyłem, nie będę. Dobrze. Goń mnie. Nawet nieźle goni. I uciekamy. Nie. Stąd to się bał nie będę. Jesteś duży, więc myślę, że cię trafię łatwo. Okej. O ty paskudo. No inaczej to będzie ciężko. Jestem trupem. Walnij mnie za dwa razy, pewnie zginę. Powiedzcie aha, jeszcze nie zrobiłem zapisu, nie? Skąd ja dowiedziałem, że tak się to skończy? Czytaj. Wiecie co? Przebiję się tam i wracam do was. Okej. Dotarłem do walki z tym tutaj. Fajnie. Robalem. Okej, oberwał. Ja tak już uciekam, bo on tak będzie mnie doganiał. Więc najważniejsze jest to, aby trafiać. Jak będę trafiał, ujdzie w tłoku. Być może przeżyję. Nawet. Lekko ranny, fajnie. I teraz? Fajnie. Nara? Ta Menda ma więcej tyle samo co ja. Zadliśmy sobie czoło. Spróbujmy się wyleczyć. Do pełnego. Tak. Tak. To nam się przyda. Mamy szansę go zrobić w ten sposób. No wiecie, jeszcze mógłbym oczywiście... Ty mendo. Au. Aha, jeszcze nie przeładowałem. Nie no, to było mądre. Aha, w pełni sił. Dla 3. Więc, no. Cóż. Wiecie co? Może jak będzie już na strzał, co? Bo to trochę potrwa, nie chcę, żebyście stracili drugie pół godziny na samą walkę tylko z tym innym robaczkiem. Nie udaje mi się go zabić, więc olałem teraz jakoś go wyminąłem i przyszedłem do tego ciała. Naszyjnik, opis może?
Droga na szyjnik. Aha. No i trochę kapsli plus nożyk. A opis na ciele? Młodego mężczyzny. I wygląda na to, że stał się daniem głównym dla tutejszych raskorpionów. Dobra, trzeba gdzie jakoś uciec tamtemu przerośniętemu ujowi. Chyba nie jestem w stanie wytrzymać za dużo. Teraz robimy taki cheat mode. Oj. To może się nie udać. Albo? Jej! Udało się. Do pełnego wyleczenia. Nigdzie się nie kręcę, dopóki nie wyleczę się. Nie ma takiej opcji. Dobrze. Zapiszmy. Może bym miał lepszą broń, chociaż. Więcej amunicji, bo mam jakieś 2 pociski dodatkowe. Spieniężymy to i tamto. O, kwiat broka. Mhm, dokładnie. Tu też, jeszcze kozynk sardowy tam niżej. O, na 2. Tutaj jeden. I jeden niżej był. I kamyk. Ciekawe, czy by miał też kamyk taki fajny opis, jak mają kamyki z dwójki. Nie, tu więcej nic nie widzę. Tak, ulepszona wersja produkcji firmy Granit S.A. Siła minimalna 1. Dobra. Jakby co, możemy cisnąć kogoś już kamieniem. I gim po czwaro będzie. Coś się wzięło i... Kwiatek. Korzeń. Kwiatek. Dobra, polanka takich tych. Dobra, zbieramy wszystko. Mam nadzieję, że nic nie wyjdzie spoza mapy, bo na upartego jest możliwe. Aczkolwiek mało, bardzo mało prawdopodobne. Aczkolwiek możliwe. Gość jakiś. To może za chwilę? Kamyk. Szkoda, że zniknęły te wszystkie raskorpiony, jak wtedy wyszedłem z tego. Z tej cholernej jaskini. I trochę dupa. Nie mam tylu ogonków, jakbym chciał, więc nie spieniężę ich. Co to jest? Wiesiołek. Aha. Nigdy nie widziałeś wisiałka, więc lepiej mieć tyle na oku. To wygląda trochę jak pastwisko do raminów, nie? Co to? Aha, dupa. No dobra. Dobra, chodźmy. Nie będę narzekał. Okej. No, aż pies szczęśliwy był. Ja pierdzielę, szturek nas zapiągnął. Lekcy musimy, ta nasza postać musi być lekka. Albo szturchol będzie cholernie silny. No jeden z dwóch. Albo oba.
Okej. Okay. Safe. To jest dobry na wszystko. 006. Zobaczmy, coś znajdziemy. O, odtrutka, spoko. Oj, sorry, sorry, no. Jezu, logi zaraz musi być taka zła. Jak osa. Muszę wczytać, bo nie do końca poszło tak, jakbym chciał. Myślę, że to się źle skończy. Poziom. No dobra, jakoś tam pykło. A, poziom. Więc C. Tak. Podnieśmy sobie... Może... Nie wiem... No okej, więc stary... Dobra, zrobisz mi? No to rób. Mam tego tyle aż? Dochodzi już koniec. No dokładnie. Mam... Tak, brakuje mi korzeni ksardowych, ale mam kilka tych. Więc bardzo dobrze. To jest burmistrz? W podeszłym wieku, więc prawdopodobnie... A, dobrze mi się zdawało. Jeszcze jest strzelbą? Taki pan jest szeryf. Albo szeryfka. Jak zwał, tak zwał. O właśnie. Muszę najpierw opowiedz mi coś. Miejsce na południe, tak? Czyli tam trzeba gdzieś... Trzeba będzie gdzieś iść. Rat Hall. Szczurza dziura, nie? No dobra. O, dziękuję.
No, to inne pytanie na pewno trzeba zadać. Coś się dowiedzieć. O, czym się zajmujecie? No, w sumie to prawda. No właśnie. Ojej, sorki. To szczurza dziura. Plusy dodatnie, plusy ujemne. Man, coś mi się przypomniało. Jak to było? Coś... A, już wiem. Jestem za, a nawet przeciw. Czy jakoś tak to było? No coś innego może jeszcze? O, dobrze, to dobry pomysł. O, coś może na sprzedaż? Zobaczmy. Co ja mam, może czegoś się pozbędę. Wiecie, tego typu sprawy. Ile to warte? 10. Plus to... No dobra. Tego nie rzucam, bo to będę miał zas na górze. Trochę amunicji się przyda. Oj, oj, oj! Helena? Mam zawał! Ja pierdzielę! 200 dolców! A idź pan w uj! Jak żyć? 63, no... A, 63, 50, Jezu drogi. 50. Matko boska, dobra, to jest moja oferta. Kobieto! Z torbami chcesz mnie puścić? Pracy, tak. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie tak samo jak z tymi psami. W dwójce, bo jak tak, to... Oj, i nie mogę z tego sobie zrobić save'u. Czy to dobrze? Ciemność widzę. Widzę ciemność. Kolejne godziny w plecy. O ja. A ja nudy przeczytałem. Jezu drogi, co ze mną jest nie tak? Rzut. Uderzenie. O! Dobrze. No wiadomo, lepiej jednak już pieprznąć kamieniem niż pieprznąć. Aha, nie mam zasięgu. Było miło. No zatłukło mi tą krowę. Giń! Au. Ta krowa chyba padnie. Poważne obrażenia. Nie mam całkowita szansa na trafienie. I to jest minus. Ta krowa stoi jak idiotka. A ty giń. Mówię. Wygituję.
niemal na pewno. A ja się trafić nie mogę. Dobra, dobra, sprzątnąłem dzida. Wytrzymaj krówko jeszcze trochę. Chciałem powiedzieć ginić po czwaro, ale trochę nie wyszło. Dobra, kij tam na siebie ich ciągnę. Jep. Jep. Dobra, muszę jakoś teraz przeżyć. To nie będzie łatwe. Dobra. Jeszcze ty. Obym to przeżył. O cholera. Może być nieciekawie. Ile ty wytrzymasz? No ty tak serio z krytyka? W takim momencie? Serio? No i masz bobo placek. O. Masz co chciałeś. Nie, dobra. Dobra. Wszystko, że szybciej spotkamy się na tym, no to nie ma sensu. Okej, okay, jesteśmy mniej więcej w tym samym momencie. Dobra, został się tylko jeden. Trzeci raz spróbuję to zrobić. Za drugim razem... Nie, dobrze. Pierwszy raz to było jak byliśmy razem, a drugi... To krowa zginęła... Właśnie, krowa Bramin. Po jednej serii ich. Krytyki im same wyszły. A teraz gini po czwaro. Widać mnie tylko z niej z krytyką kilku. Więc trochę ciężko było ją ratować. No. Cholerny... No i gitarka. Wracam do nowej nadziei. Ale najpierw takie rzeczy jak to trzeba pozbierać. Oj. Bierzemy. Mam tylko świństwo. Tu jest ten... Chodź tutaj. Dobra. A to jest tutaj, dobra. Poziom. Jej. Następny. Z. Do pełnego leczenia. To jest dobry pomysł. To jest zawsze dobry pomysł. O, i mamy 33 HP. No, to teraz możemy zaszaleć. Wiadomo, na początku byłoby dużo łatwiej, gdybyśmy grali jakimś twardzielem, nie? Wytrzymało się na 9 albo 10. To pies. A co za Mariany? Ale bym sobie górną. To muszę poprawić, bym się okazał mi zgłosić. Nie wiem, czy to jest... Bo ona mówi, bym sobie gulnął, a nie gulnęła, powiedzmy. A, przebiegł. Wow, spore to. A ty? Kto? Mieszkaniec. A ty? O? Wiecie, jak już coś takiego jest starszy mężczyzna, a nie mieszkaniec, to już jest coś, żeby pomyśleć. Ja nie zauważyłem, żeby wspominał swojego imienia. Adamie? Na południu. Nie, będę od staruszka tu kasę wyciągnął. Mami też chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem zajęty. Tu jest... Po prostu mieszkaniec.
A tu pieseł. A tu jest włócznia czy coś? Nie, grabie. Mieszkaniec. Halo, panie podpiodzie. Nie jest zepsuta. Mieszkańca, farmera. Są pług. Okej. Tu jest... mieszkaniec, po prostu. A ty? Mieszkanka. Na pewno nie jest jakiś tragiczny. Tego jestem pewien. Ale moment, ten tutaj tak stoi. A tutaj co znajdę? Wiecie, nie zaszkodzi przeszukać. Tego nie ruszę. O, lina. To może się przydać. Mięsko. Ciekawe, czy to jak zrobili, żeby leczyło mięso tym razem. Czy też nie? Zapiszę, bo jak mnie zastrzeli ze strzelby, to będzie silnie dla mnie. 007, zgłoś się. No dobra, chodźmy. O! I czemu mnie, ty mendo społeczna, dlaczego jeszcze to jest ten złoty, no nie, no po prostu, no nie. Ty Franco, leżeć. Działaj go, Marian. Tak, przez łeb go. No, tak się wyrywa serca. Marian i Roman, ale nie mnie! Nie po dupie! Nie po jajach! Za co? Ty Franco przebrzydła, giń! Zatłukę cię, choćby miałbym zginąć. Nie gryź! Ty mały zasrańcu! Chcesz wojny? Proszę bardzo. Za trzy, no to jest już po prostu wredne. Dara? Nie go obtłuką, a on będzie mnie gonił. Au. Wiecie, leczenie tego typu sprawy, nie? Steampaka może zostawmy na razie, bo to jest... Moment, 4. Aha, nie zrobiłem tych. Miło. Jest to minę nabój. Jakże miło. Spróbujmy utrafić te... Nie, to nie ma szans. Są szanse, ale... Na tyle małe, że... Zatrzę. Idź pan w cholerę. Tak, to mogę się po dupie podrapać. A czemu mnie? Czemu mnie gryziesz? No ty nie trafiłaś, gnido. Maska mnie przez ten durny łeb. Tu nie trafiam. I to jest pewien problem. Uuu, pięknie mu przygrzał. A teraz sprawa na ciebie. Co się uchylasz? Masz po pysku. Au. Gryzie. Jeb. Jaka cwana! Przerośnięta jaszczurka! Ty! Jeb! Nara! No! Aha, nie ściągnę z nich skórki, jeszcze nie jestem nauczony. No okej, ale się wyleczę, jeżeli pozwolicie, co? Bo ja troszeczkę mnie obiły i zużyłem swojego drugiego steampaka. To jest, no cóż, no... Niezbyt miłe.
Jeszcze chwila, jeszcze trochę. Wyleczymy się, idziemy z powrotem. Dobra, może być. I coś mi napadło. Pieprzone... Nie, ja się z wami nie bawię, nie ma takiej opcji. Jestem za cienki w uszach. A teraz, żeby mnie goniły czy nie, to tam wiecie. Jeden Marian. To jest sam róg? Tak jak Arroyo więcej? Ciekawe. Bo nie mogę tam... New Hope. Nowa nadzieja. Ciekawe. No dobra. Mieliśmy porozmawiać z tym gościem niby jednym, nie? Ty, ten naszyjnik mam cholerny cały czas. Zapiszmy grę. 008 się nie zgłasza. Ciekawe, czy mi się opierasz dostanie. Nie? O, mięsko, to sobie wezmę. Tak, ty naszyjnik. Zobaczmy, czy coś się napawie. To do niczego nie prowadzi. Będę musiał jeszcze porozmawiać? Dobra. Idziemy sprawdzić za tym gościem jednym. Albo dajmy do niej o robotę. No właśnie, sprzedamy te ogony. One dosyć dużo ważą, z tego co pamiętam. Łopata się może przydać. Ile to? No, nie pogadasz. A jeden nóż mogę sprzedać, bo i póki ogni mi fart fotla. Całość. Chyba muszę czułość też trochę minimalnie zmniejszyć. Trochę kapsli. Tego typu pierdoły. Całość dawaj. No włócznia, nie wiem, czy chciałbym to mieć. Może to... 68, nadal mało. Może to? Trochę za dużo. To też będzie tak kosztować sporo. No to zróbmy tak. 80, 70. Te dwa kapsle chyba jakoś przeżyję. Dobra, to moja oferta. Znaj pańską łaskę. To na razie. Dobra, że miałem porozmawiać. Momencik, Pip-Boy. I status, nowa nadzieja. I tylko to. Ale coś było, że chcę ze mną ten gościem porozmawiać. Czy może tu go znajdę gdzieś? Albo przy tej jaskini? Halo, halo, Marian? Myślałem, że to coś jest. Zdawało mi się. Tak, niekoniecznie, co? Trudno, dobra. Potem coś było, że nas przeprowadził i było powiedziane, że chce z nami porozmawiać, prawda? A ja go nigdzie nie widzę. A przecież on nie jest doktorkiem, przecież było powiedziane, że zaprowadzi nas do doktora. Skoro nas zaprowadzi do doktora, to on nie jest doktorem. O, to ty. O, czyli mogę zrobić jeszcze w inny sposób. O, jaki dobrze, ludzie.
Normalnie masakra, jak fajnie. W czwórce tego nie ma. Tylko jeden właściwy wybór, kiedy masz dwa, to jest naprawdę szok, cokolwiek innego zrobić. A tutaj pierwsze zadanie już na dzień dobry. Masz możliwości dać jej, ona się powiedzmy ucieszy, a możesz tutaj coś zrobić, może. No dobra. Czy muszę gdzieś go podrzucić? Może jej do gaci od razu. Bo wiecie, w sumie czemu nie, prawda? Zapisz. 0,9 1,3 Nie bij! No, takie są kobiety. Dasz jedną szynkę, to dostaniesz w pysk. No i widzisz się. Mnie pije po twarzy. Kobiety. Twarda sztuka, co? Tutaj jest drogi, tak cię. Czkawka, serio. O, nas lepiej. O, ale to weźmiemy. Nie są łajzon. A może zrobię tak, że poczekam sobie do rana za dwa dni. Godzina 8 i godzina 8. Czy trzeba to podrzucić się jakoś? Czyli tu albo tu. I bądź tu mądry. Zapiszmy. Aha, jeszcze się zapisałem, nie? Bo czemu nie? Tak. Teraz jest dobrze. No, uda mi się. Musi się udać. Musi się udać. Jej! Jestem mistrzem świata! No teraz jak ty jeszcze... Kobieto! Proszę cię, już mówię. 0,11. Czary mary! Koniec odcinka! Ha, ha. No dziska, co tu dużo mówić? Się jednak trzeba zdecydować na to, że to jest jednak koniec odcinka, tego nie podoba mi się to za cholerę, bo dopiero zacząłem i bym grał pewnie przez całą moją pieniądz, tylko że cholera miejsca na dysku mi brakuje, żeby móc to zrobić. Ale myślę, że dwa odcinki mi się zmieszczą, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało do... po nagraniu tego odcinka, ile mam, zostanie mi miejsca. Jestem bardzo ciekawy. Więc co dużo mówić, się będę żegnał z wami, prawda?
Żegnamy się z tym odcinkiem, zobaczymy się w następnym, który zaraz będę nagrywał. Więc ludziska, powiem wam tylko tyle. Cześć!